Niecały miesiąc pozostał do eliminatora IBF pomiędzy Krzysztofem Wutarczykiem i Noelem Geworem. Krzysiek nie ukrywa tego, że są pewne problemy w tych przygotowaniach. Był trochę chory, potem miał jakąś kontuzję szyi. Jak to teraz wygląda na sali? W tym wieku cały czas się dzieje już. Zdrowszy nie będzie, troszkę organizm już wyeksploatowany treningami mocnymi na tym poziomie, jednak te treningi no naprawdę zdrowia żadnego nie przynoszą. Kto tak mówi, to się grubo myli, tak chyba w każdym sporcie. Oprócz tego różne rodzaje problemy pozasportowe, to wszystko się nakłada, więc ten okres przygotowawczy troszeczkę wygląda inaczej niż jeszcze parę lat temu. No tak, miał okres restrenowania bardzo długi. Potem miał kontuzję, potem coś tam, choroba, to starszy człowiek, nie? No to mamy się czego obawiać, kibice mają się obawiać, że Diable się starzeje i ta forma na 20 maja nie jest taka pewna? Znaczy nie, no forma ma być, tak? Mhm. Tylko mówię, że po prostu potrzebuje teraz troszeczkę innego podejścia, tak? Na pewno nie może robić to, co robił jeszcze tam, nie wiem, tam z 5-7 lat temu, tak? Po prostu musi mądrzej trenować, na tej zasadzie bardziej. Tu nie o to chodzi. O fizyczną formę się nie obawiam w ogóle, tak? Po prostu mówię, że te balonczki, te różne, to już jest normalne. Mhm. Przyjechał Matiaskin na sparingi i po tym, co mogliśmy zaobserwować, choćby dzisiaj, widać, że jest to bardzo pożyteczny sparing partner. Tak, tak. No, Maciego znam już, nie tylko z walki z Głowackim, ale też on z Diablo już parę razy był. On też się szykuje do walki, on tydzień później boksuje o mistrzostwo Wielkiej Brytanii, tam czy tam w Anglii, tak. I to ciekawe, że będzie boksował z zawodnikiem, który przyjeżdża następnego tygodnia, z Kennedy, tak. Z początku miałem ich umówionych w tym samym terminie, tak, i poprosiłem Maciego, czy nie może przyjechać wcześniej, się zgodził, znamy się dość dobrze i się zgodził i przyjechał chłopak, a potem się dowiedziałem, pojawiło się dopiero na BoxRec-u, że oni pomiędzy sobą boksują, także tamtego też przestawiłem na jeden tydzień i jakoś tak może się nie spotkamy. Dobry zawodnik, potrafi na nogę chodzić, jest szybki, wysoki. Na pewno troszeczkę inny stylowo, tak, ale to też nie zawsze o to chodzi. Czyli Matiaskin, Craig Kennedy i jeszcze jakieś nazwiska? No chcę Łukasza Zygmunta, nie wiem, czy on da rady, bo tam z tego, co do mnie dzwonił po walce ostatnio, że dostał kontuzję, ale mówił, że za miesiąc będzie gotowy i ten miesiąc za chwilkę minie, także już dzwonimy do niego, bo rozmawiałem z trenerem Maciego, tak, i on mówił, że chciałby, żeby Askin sparował 80 rund, tak, także generalnie nie potrzebuje nikogo innego, zobaczymy jak Kenia. Na Kennedy już tam już będą 10-12 rundowe sparingi, więc będę potrzebował jeszcze kogoś. Tak jak dzisiaj rozmawiałem z Krzyśkiem, to widzę, że on jest bardzo zły, ale bardziej na te przeciwności losu, które go spotykają, na te kontuzje, na te choroby, że ciągle coś jest nie tak i nie może chyba tak do końca cieszyć się tym treningiem. Jest szansa, że on tą złość wyrzuci z siebie 20 maja? Zły Diablo jest dobry boksersko. To było zawsze, kiedy Diablo był zadowolony, kiedy Diablo był uśmiechnięty, to nic z tego nie było. On musi być wkurzony, on musi być zagrożeniem dla przeciwnika, tak, a nie czekać, co przeciwnik zrobi. Nie zawsze przeciwnik sam wpadnie pod cios, jednak trzeba coś stwarzyć, a to jednak musi być poziom motywacji na innym poziomie niż to, co ostatnio. Nie ma co ukrywać, że ten typ zawodnika jak Gevor, czyli zawodnicy, którzy boksują na dystans, dużo chodzą na nogach, to jest chyba najgorszy typ rywala dla Diablo. Jak trudna może być ta walka dla Wodarczyka? Jak zaboksuje tak jak w ostatnim walce, będzie bardzo trudna. Jak wyciągnie wnioski i jednak będzie tak, jak u niego działać przez całą tą jego karierę bokserską, że po słabej walce zawsze były lepsze walki, to powinno być dobrze. Wiemy, jakie ma atuty Gevor, wiemy, że nie boksując
nie ma po co wychodzić do tego ringu, on musi stwarzać, on musi, musi wywierać presję, musi, musi... Chociaż też nie jestem pewien czy Krzysiek jakby nawet boksował w dystansie i po prostu boksował, tak, czy nie mógłby ograć. Myślę, że mógłby ograć, no, ale też nie możemy się nastawić, żeby on czekał. To, że oni sparowali ze sobą tutaj w Warszawie, bardzo jakoś pomoże Krzyśkowi? Nie, znaczy nigdy nie nastawiam chłopaków, jak czasami się zdarzało, tak? Gdzieś tam te sparingi były, tam tym bardziej to chyba było ze 2-3 sparingi, on był młodszy. No, nastawiamy się, że teraz jest starszym facetem, tak? I troszeczkę inaczej może zaboksować, ostrzej, mocniej, bo wtedy nie był jakimś tam zagrożeniem, jego ciosy nie były zagrożeniem, natomiast może teraz się wzmocnił, tak, ale generalnie u Diabła on musi sam boksować, jak Krzysiek boksuje swoje, to jest naprawdę bardzo dobry, jak patrzy, co zrobi przeciwnik, to wtedy się zaczynają problemy. Ale mówi pan o tym, że w tym wieku to zawsze coś boli, zawsze coś to skwiera. Czy to jest taki sygnał, że Diabeł się starzeje i gdzieś ta młodzież w kategorii junior ciężkiej zaczyna odskakiwać, czy jeszcze nie ma powodu do niepokoju? No nie, no tak powiedziałem, że tam tak generalnie, tak, raczej w starszym wieku, tak, te bolączki. No nie, chodzi mi o to, że jednak przy tym poziomie, a troszkę chłopak poboksował, tak, to jednak te ciężkie treningi, te lata, tych poświęceń, tego przesilenia treningowego, tego przeciążenia i kości, i mięśni, i ogólnie i psychiki, tak, to jednak, nawet nie psychiki, mówię teraz typowo anatomię, tak, to jednak nie przychodzi tak sobie, to zawsze większa szansa na kontuzję, później problemy z lokciami u niego były, to wszystko się nawarstwiało i teraz po prostu to szybciej przychodzi. Dlatego mówię, nie można z nim robić takich obciążeń, co kiedyś, aczkolwiek to są ciężkie treningi, to obciążenia są bardzo wysokie, natomiast kiedyś, no, młody to mógł wytrzymać wszystko, tak? Teraz już trzeba, bo generalnie nawet nie potrzeba, bo wchodzi tu rutyna i tak dalej, tak? Młody nadrabia czym innym, a starszy zawodnik już tam rutyna, już pomysł na walkę, tak? I wie, co w tym ringu czeka go i na co może liczyć, tak? Zna swój organizm, widzi, co przeciwnik zrobi. No trochę w życiu już tym w ringu zobaczył, więc bardziej o to chodzi.